W ramach projektu DeveloWatch kontynuowaliśmy nasze działania dotyczące niezgodności miejskiego studium z prawem. To najważniejszy dokument planistyczny uchwalany przez Radę Miasta. Określa, jak ma rozwijać się miasto, gdzie i ile nowej zabudowy można zlokalizować. Plan ten powinien być zgodny z prognozą demograficzną oraz potrzebami miasta w zakresie uwalniania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Większość mieszkańców może kojarzyć ten dokument z batalią o górki czechowskie. Planiści założyli, że w 2050 roku w Lublinie będzie mieszkać 380 tysięcy mieszkańców. Z prognoz GUS wynika jednak, że liczba ta wyniesie 265 tysięcy osób. Co więcej, na uwolnionych pod zabudowę terenach mogłoby ich zamieszkać aż 620 tysięcy, czyli uchwalone w Lublinie studium pozwala wybudować 1,5 razy tyle mieszkań, ile jest ich obecnie. Dla osób mieszkających w Lublinie nie jest to dobra wiadomość. Oznacza możliwość coraz większego rozlewania się miasta i zajmowania kolejnych terenów zielonych pod zabudowę mieszkaniową. To zaś przekłada się bezpośrednio na coraz wyższe koszty funkcjonowania miasta, związane z koniecznością budowy nowych dróg, szkół czy uzbrojenia terenu. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.